Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w czwartek. Szybko nam mija ten tydzień. O tyle niedobrze, że jest to ostatni tydzień listopada. Dla nas ostatnia szansa, żeby wydać Państwu jak najwięcej z tych pieniędzy, które jeszcze ciągle wyciągam rano z sejfu. Mam nadzieję, że nam się to dzisiaj uda. Przynajmniej część z tego. Także zapraszam bardzo serdecznie. Spróbujmy zacząć od zagadek. Jednak dzisiaj z literkami, dobrze? Spróbujmy z literkami, bo już Państwa tak wymęczyłam przez ostatnie parę dni tymi obrazkami, że wydaje mi się, że te biedronki wczoraj chyba nas dobiły, bo naprawdę były bardzo trudne, nic tam nie było widać, więc dzisiaj spróbujmy poukładać literki w wyrazy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie tylko w wyrazy, ale wręcz w całe zdania i to też nieprzypadkowe zdania, bo przysłowia. Pierwsze 50 zł czeka na kogoś, jeśli siedzisz w domu, nie wiem, jesz może śniadanie, popijasz kawę, może ktoś już obiad je. Proszę przy okazji przyłączyć się do naszej zabawy, zarobić sobie trochę pieniędzy i też jakąś tam rozrywkę, mam nadzieję, zapewnić. Także proszę spróbować rozszyfrować pierwsze zadanie. Cztery wyrazy, litery trzeba uporządkować, ułożyć w kolejności, odczytać całe przysłowie. Dobrze, jeśli komuś się to uda, zapraszam jak najszybciej do telefonu, bo czas jest naszym największym wrogiem, przeciwnikiem i musimy się naprawdę troszeczkę pospieszyć, gdyby nie to, że właśnie tego czasu, te nasze programy w listopadzie są takie krótkie. Sądzę, że z tych pieniędzy aż tyle by nie zostało nam do końca miesiąca, ale spróbujmy sobie dzisiaj z tym jakoś troszeczkę poradzić. Zapraszam Państwa, przypomnę jeszcze szybciusieńko te zasady. W naszym programie mogą brać udział wyłącznie gracze pełnoletni. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których można się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za to, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer. Szczegóły w regulaminie na www.łowcynagród.com. I to jest pierwszy telefon. Czekam, proszę Państwa, na pierwszą osobę chętną do zarabiania dzisiaj z nami. No, niestety, żeby zarobić, trzeba troszeczkę porobić. W naszym przypadku trzeba się wykazać wiedzą i umiejętnościami. Troszkę trzeba te literki poprzekręcać. Nie wiem, może one są troszeczkę małe, rzeczywiście trochę mała jest ta zagadka, ale mam nadzieję, że ktoś z Państwa da radę i za chwileczkę usłyszymy pierwszą osobę na antenie. Zapraszam gorąco, naprawdę warto, bo szczerze mówiąc, pogoda nie sprzyja spacerom, także nie namawiam Państwa do wychodzenia z domu. Jest zimno, szaro. Zdaje się, że jeszcze jakiś śnieg będzie padał. Także zostańcie godzinkę z nami. Wygrajcie sobie trochę pieniędzy. Oho! Dzień dobry. Dzień dobry. Dla chcącego nic trudnego. Bardzo dobra odpowiedź chyba, chociaż szczerze mówiąc jeszcze nie rozwiązałam ja zadania. Dla chcącego nic trudnego. Brawa dla Pani. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Rzeczywiście dla chcącego nic trudnego. Przyjmijmy to jako hasło przewodnie dla naszego dzisiejszego spotkania. Proszę Państwa, bo już ta zagadka wygląda dużo, dużo gorzej. Tu już jest dużo więcej liter. Czy dałoby się ją troszkę powiększyć? Może w ogóle zaraz ją powiększymy. Tak damy 2 minuty na myślenie, co by na to. Nie wiem, co Marcinek na to. Marcinku, jesteś tam? Powiększa? Dobrze, to może tak. Też trzeba uporządkować litery i odczytać przysłowie. Dostaliśmy od reżysera 2 minutki na zastanowienie, proszę Państwa. I mam nadzieję, że chłopcy też powiększą tutaj troszeczkę tę zagadkę, żeby po prostu było dokładnie widać. O właśnie, wszystkie literki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 wyrazów, licząc te krótkie, tam W, no W to przynajmniej nie do układania. Proszę Państwa, to jest czas na myślenie, dobrze? Bo to jest trudniejsze zadanie niż poprzednie, ale nie zapominajmy o tym, jak brzmiało pierwsze dzisiaj przysłowie. Dla chcącego nic trudnego, także jeśli ktoś chce wygrać pieniądze, to na pewno sobie znajdzie
sposób na to u nas. Trzeba po prostu troszkę pomyśleć. Jeśli nie udało się pierwszego wyrazu ułożyć, spróbować drugi. Drugiego nie udało się, to może trzeci, czwarty, piąty. W każdym razie, ponieważ są to przysłowia, może się okazać, że na podstawie jednego czy dwóch wyrazów całe przysłowie ci się po prostu przypomni. No jeszcze nie martw się, bo to jest czas na myślenie. On już by chciał usłyszeć telefon i przejść do następnych zagadek. Proszę Państwa, niestety prawda jest taka, że jest dobra wiadomość i zła, jak zawsze. Dobra wiadomość jest ta, że mamy dużo pieniędzy jeszcze ciągle, że dzisiaj i jutro to są ostatnie dwa dni, kiedy chcemy, możemy Państwu te pieniądze wydać. I to jest ta dobra wiadomość. Zła jest taka, że żeby oddać te duże pieniądze, musimy niestety proponować trudne zagadki. No i jak zwykle jest jakiś haczyk, ale właśnie próbujemy Państwa przygotować do tego, że kolejne zagadki będą jeszcze trudniejsze i że trzeba się będzie po prostu skoncentrować, spiąć, wypić kawkę, nie wiem, obudzić się. Podobno to ciśnienie ma zacząć rosnąć dzisiaj, także zdaje się, że będzie coraz lepiej. Na razie ja nie odczuwam rosnącego ciśnienia, wręcz przeciwnie. Ale no nie każdy, nie zawsze da radę. Zobaczymy, komu się udało tym razem. 3, 2, 1, proszę Państwa, telefony do rączek i proszę bardzo. Kto dał radę? Jak brzmi to przysłowie? To już nie jest czas na myślenie. Dzwoń teraz. Tak, jak rozwiązałeś, to dzwoń teraz. 50 zł czeka jakiś szypel, bluwre, ścigar. Błongo Anhuda. Trudno to brzmi, źle wygląda, ale ktoś powinien był dać radę. Także czekam. 50 zł do wygrania. Zapraszam. Może podyktuję numer, dobrze? Na większej mobilizacji. Kto gotowy? Zapraszam. Nawet jeśli jest to tylko jedna osoba, zapraszam. Naprawdę nie czekamy, aż mnóstwo osób rozwiąże zagadkę. Czekamy na jedną dobrą osobę, bystrą, skoncentrowaną, pracowitą, no po prostu taką, która potrafi wziąć się do roboty. Proszę wziąć w takim razie telefon. Ja Państwa nie zmuszam do ciężkiej pracy, do wyjścia z domu. Nawet się nie trzeba ubrać, żeby zarabiać u nas pieniądze. Wystarczy wziąć do ręki telefon. 704-304-304. Kto dał radę? Szypel, bluwre, ścigar. Kto mi powie, o co chodzi? To jest przysłowie. Nie trzeba wszystkich wyrazów układać. Może wystarczy ci jeden czy dwa wyrazy, żeby domyślić się całości. Naprawdę nikt? Może trzeba było dalej grać obrazki. Może jednak obrazki się Państwu nie znudziły, nie zamęczyły. Słucham. No, ja ostatnio widzę, że wszystkie zagadki, gdzie są jakieś literki, wyrazy, rzeczywiście jakiś większy kłopot sprawiają. Ale, Marcinku, niepotrzebnie panikowaliśmy. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Masz skończone 18 lat? Tak, 21 nawet.
Dobrze, jako młodziutka. No proszę powiedzieć, o jakie przysłowie chodzi. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Teraz pytanie do reżysera, czy to jest dobra odpowiedź, bo ja nie rozszyfrowałam całości. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Brawa dla pani. Taka młodziutka osoba, a proszę bardzo, ogarnięta. 50 zł pani wygrywa, także bardzo serdecznie pozdrawiam i gratuluję i cieszę się, że się udało. I proszę bardzo, czyli jednak młodzi ludzie też znają przysłowia. Nie umarły przysłowia jeszcze w narodzie. Całe szczęście. Panią bardzo serdecznie zapraszam jeszcze do przyjrzenia się kolejnej zagadce. Niestety wchodzimy już znowu na poziom wyżej, jeśli chodzi o trudność. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wyrazów. I ile liter? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 liter. 6 wyrazów i 9 liter. No, bywało jeszcze gorzej. Reżyser mówi, ty Anka, i tak dałem dużo liter, chciałem dać mniej, ale się zlitowałem, żeby Państwa nie zamęczyć dzisiaj. Dobrze, proszę Państwa, 100 zł, czyli podwyżka. I teraz uwaga, uwaga, bo to wygląda troszeczkę inaczej niż poprzednie zagadki, ponieważ jest to inny rodzaj zagadki. W dalszym ciągu próbujemy odnaleźć, znaczy odczytać, o jakie przysłowie chodzi. Natomiast tutaj niestety nie ma liter. To widać na pierwszy rzut oka, jest 9 liter na 6 wyrazów. I to jest mało. I Państwa zadanie polega na tym, żeby uzupełnić te litery i wtedy podać właśnie całe przysłowie. To jest trudniejszy rodzaj zagadki dużo niż ten, jak poprzednie były, że były wszystkie litery, tylko były wymieszane. Będzie troszeczkę trudniej, ale też ta rozgrzewka była na tyle, według mnie, na tak wysokim poziomie trudności, że mam nadzieję, że w miarę szybko ktoś się również z tym upora. Aczkolwiek powiem Państwu szczerze, że dla mnie to jest naprawdę czarna magia i widząc, że nie ma tu ani jednej pierwszej litery, trochę się niepokoję, bo według mnie te pierwsze litery w wyrazach są niezbędne, żeby odczytać, jakoś spróbować wymyślić całe słowo. Tak bez tych pierwszych liter, no naprawdę na podstawie na przykład jednej litery D, która jest na końcu w tym wyrazie, jak się domyślić całego wyrazu? Tu no, trzeba mieć taki dobrze działający komputer w głowie, żeby to na podstawie takich danych wyszukać. Ale ktoś da sobie radę, mam nadzieję, tylko że prędzej niż później, bo to, czego nam najbardziej brak, to czas. Mamy niestety bardzo krótkie programy w listopadzie. Natomiast właśnie jeszcze zostało nam dużo pieniędzy i teraz tak sobie myślę, że skoro to jest bardzo trudna zagadka, to jest bardzo trudny rodzaj zagadki. Marcinku, dajmy od razu Państwu pieniądze, dobrze? Dajmy, bo aha, no rzeczywiście cieszy mnie to, że taka młoda pani, też właśnie 21 lat, że pani bez kłopotu rozwiązała poprzednie zadanie z przysłowiami. To mnie cieszy, bo to znaczy, że te przysłowia może jednak nie do końca przemijają, że jednak jakoś kolejne pokolenia też jakoś gdzieś te przysłowia słyszą, poznają. Także mam nadzieję, że uda nam się tę zagadkę też w miarę szybko rozwiązać. Coś się szykuje z pieniędzmi, proszę Państwa. Aha, ja tak myślałam o 1000, ale to widzę, że 1500 się pojawiło. Sam napisał, reżyser sam napisał, że jest to zagadka dla ekspertów. Rzeczywiście jest to dość trudne zadanie, więc dla ekspertów. Dobrze, zobaczymy. 1500, super nagroda. Tutaj ona składa się 100 zł gwarantowane i 1400 zł to jest taki bonus, o który odbywa się dodatkowa gra. Zaraz po tym, jak trafisz do studia, podasz to przysłowie, wygrasz 100 zł, zadam 5 pytań, w ciągu 30 sekund trzeba będzie na nie poprawnie odpowiedzieć. Jeśli to się uda, to cała kwota jest Twoja. Dodam tylko, że te pytania naprawdę są do odpowiedzenia i bardzo często dzieje się po prostu tak, że tylko jakaś trema czy brak wiary właśnie w swoją wiedzę powoduje, że ktoś nie zdąży na te pytania odpowiedzieć, a wiedział. Bardzo często tak jest. Także proszę Państwa, zobaczymy, co się wydarzy. Na razie myślę jeszcze, żeby może dać Państwu chwilkę
tak, dajmy te 2 minuty. Już nawet przy tej łatwiejszej zagadce poprzedniej daliśmy te 2 minuty na myślenie, więc dajmy teraz też te 2 minuty. Należy się Państwu, bo tu na pewno samo się to nie rozwiąże. Tu trzeba będzie troszeczkę pokombinować po prostu, pomyśleć, jakie tam te literki można wstawić, próbować jedną, drugą literkę, może się coś skojarzy. 2 minutki, proszę Państwa, to jest czas na myślenie, także nie dzwonicie do mnie, myślicie. No dobrze, połowa czasu za nami. Tylko czasu na myślenie. Jeszcze chwileczkę i będziemy sprawdzać, czy ktoś to rozwiązał. Niecałe 50 sekund. 1500 zł. Proszę Państwa, nie potrafię Wam za bardzo pomóc. Według mnie jest tu za mało liter, ale też nie chcę siać paniki, bo prawda jest taka, że wszystko zależy od tego, jak bystro osoby mamy dzisiaj przed telewizorem. No, naprawdę proszę mi wierzyć, że to nie jest tak, że jak dzisiaj nie wiesz, to znaczy, że coś jest z tobą nie tak, bo nie jesteś bystry. Może dzisiaj nie jest twój dzień, może jakoś słabiej, może kawy nie wypijesz, może to ciśnienie na ciebie źle wpływa. Naprawdę to zależy od wielu, wielu rzeczy. Pytanie, no, czy po prostu znajdzie się ta jedna osoba w dobrej formie, wyspana, która zna to przysłowie, która na podstawie tych paru literek domyśli się całego długiego zdania. Dobrze, sprawdzimy to zaraz, proszę Państwa, bo mówiłam, że czas na myślenie to był czas na myślenie, nie na dzwonienie, a teraz ten czas dobiegł końca, więc wracamy do studia i mam nadzieję, że tak jak w przypadku poprzedniej zagadki, teraz też ktoś zadzwoni z odpowiedzią, także ja nawet nie próbuję tego rozwiązywać, czekam, aż ktoś z Państwa poda mi odpowiedź. Dowiemy się zaraz, o jakie chodziło przysłowie. Uwaga, dyktuję numer. Tradycji niech stanie się zadość, dyktuję numer, zobaczymy, czy ktoś dał radę. Gotowi? Dla komórek, dla telefonów stacjonarnych jest to ten sam numer. Uwaga, do biegu gotowi, start. 704-304-304. Zapraszam. Może pani, która rozwiązała poprzednią zagadkę, nie udało się pani tutaj domyślić, o jakie chodzi przysłowie? Proszę Państwa. No jak myślisz, Marcinku? Marcinku, wiesz co, ale tutaj nie ma żadnych pierwszych liter. Ja mówiłam, że to może być pewien kłopot, wiesz co, że
No po prostu, nie wiem, tak działa ludzki mózg, że jak widzi tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć literek i D na końcu, to jak ma skojarzyć, o jakie chodzi słowo? Na jakiej podstawie skojarzyć, o jakie chodzi słowo? Ja bez tych pierwszych liter, ja nie dam rady na 100%. I może tak samo państwo mają, że po prostu ludzie się poddali, nawet nie próbują, bo nie udało się żadnego wyrazu skojarzyć. Nie ma takiego punktu zaczepienia. Dasz więcej liter? Daj te pierwsze litery, chociaż parę, chociaż w paru słowach, tak żeby wiesz, ułoży się jedno, drugie słowo, może się skojarzy komuś przysłowie, ale w tej chwili nie bardzo jest szansa na skojarzenie nawet jednego wyrazu. Naprawdę nie wszystko, nie zawsze chodzi o pieniądze. Ja wiem, że zwłaszcza mężczyźni, nie wiem, mają chyba jakiś taki sposób myślenia, że zawsze chodzi o pieniądze. Nie zawsze chodzi o pieniądze. Nie chodzi, on podwyższył nagrodę, proszę państwa, no ale co z tego, że podwyższył nagrodę? No równie dobrze mogłoby to być i 5, i 10 tysięcy. To nie chodzi o to. No myślę, że jeśli będzie więcej pieniędzy, to nagle komuś zacznie lepiej mózg pracować. To nie jest kwestia pieniędzy. Dobrze, proszę państwa, to znaczy jest szansa, że rzeczywiście, dobrze. Ja jestem ostatnią osobą, która będzie się kłócić, żeby państwu nie dawać pieniędzy. To nie o to chodzi. Tylko ja prosiłam o literki, żeby była jakaś szansa na rozwiązanie zagadki w miarę szybko. Tymczasem on nie, uparł się, że nie, że to jest trudna zagadka, ale da za to więcej pieniędzy, więc wyświetlił 3000 zł. Tych pieniędzy mamy rzeczywiście i dzisiaj, jutro to są ostatnie spotkania nasze w danym miesiącu, w listopadzie. I muszę państwu te pieniądze rozdać, więc nie buntuję się, tylko nie wiem, czy to pomoże, żeby ktoś rozwiązał zagadkę. Może więcej osób zerknie na to, no to jest jedyna nadzieja. Nie chcę tego mówić, bo wiem, że chłopaki bardzo nie lubią, jak się tak mówi, ale naprawdę trudno mi się pohamować. Ani mówiłam, to nie o pieniądze chodzi. Marcinku, po prostu państwo nie znają rozwiązania i nie dziwne, że państwo nie znają rozwiązania, skoro jest tak mało liter i ani jednej pierwszej litery nie ma. Od czego zacząć w ogóle? Jak skojarzyć całe takie długie zdanie, 6 wyrazów? Jak skojarzyć, skoro ani jeden z tych wyrazów się nie czyta, nie kojarzy się na podstawie tego, co nam tutaj dałeś. Znaczy, jeśli byś komuś się udało, proszę państwa, to bardzo serdecznie zapraszam do telefonu, bo też im szybciej, tym lepiej, bo z czasem być może więcej ludzi na to zerknie, być może więcej ludzi pomyśli sobie, aha, za miesiąc święta, już za niecały miesiąc święta, to jest ciężki miesiąc, przydadzą się pieniądze, a może spróbuję. Im więcej osób spróbuje, tym większa szansa, że ktoś rozwiąże. Im więcej rozwiąże, tym więcej zadzwoni pewno, więc dla tych osób, które już wiedzą, to naprawdę najlepiej byłoby już wziąć telefon i już próbować trafić na otwartą linię. Nie czekać, aż zwiększy się konkurencja. Dobrze, niech będzie, bo to też nie ma sensu za długo zwlekać z taką zagadką. Nie daje się, to się nie daje, zmienimy, pokażemy rozwiązanie i zagramy jednak może ze zdjęciami zagadki, tak jak zauważam, że one najlepiej się rozwiązują. 10 chwil.
10 chwil, proszę Państwa, umówmy się, że maksimum 10 chwil czekam na rozwiązanie tej zagadki, dobrze? Maksimum 10 chwil. Także zapraszam serdecznie. Tymczasem Państwo nie czekajcie do końca tego odliczania, bo powtarzam, to każda chwila to jest niebezpieczeństwo dla Was, że więcej osób będzie próbowało się tu dostać. Także to pierwszy, ten lepszy, im wcześniej, tym lepiej. Więc jeśli rozwiązałeś, jeśli chciałbyś zagrać o 3000 zł, to teraz, najlepiej od razu. Po co czekać? Po co czekać, aż będzie więcej ludzi znało odpowiedź? My nie musimy długo z taką zagadką czekać. Proszę Państwa, nasz priorytet na dzisiaj, na jutro, to jest rozdać Państwu jak najwięcej pieniędzy. Więc jeśli przy tej zagadce się nie da, zagramy inną. Ale muszę mieć pewność, że rzeczywiście nikt nie wie. Dlatego umawiamy się na te maksimum 10 chwil. Jeśli ktoś wie, to w tym czasie musi się tu zgłosić. A jeśli nie, pokażemy rozwiązanie i będziemy grali zagadki. Dwa zdjęcia, znajdź różnicę. Bo wydaje mi się, że to było chyba dla Państwa w tym tygodniu najprzyjemniejsze. Tak się temu przyglądam. Są tutaj dwa wyrazy, przychodzą mi do głowy, co mogłoby być. Samo H i L, H, L. Dumny. Ja już jestem zmęczona, ja już dalej nawet nie próbuję. Już sobie myślę, nie dam rady. Nic mi się nie kojarzy, nie mam pierwszej litery i sądzę, że tak reaguje większość osób, naprawdę. Siedem chwil. Nie ukrywam, mam nadzieję, że nie będę musiała czekać do końca tego czasu. Szkoda czasu, proszę Państwa. W listopadzie nasz program skrócił się o kilkadziesiąt minut. Mamy naprawdę tego czasu niewiele i może właśnie skutkiem tego zostało nam tak dużo pieniędzy jeszcze do rozdania. Jeśli Państwo tych pieniędzy dzisiaj, jutro nie wygracie, one wracają do księgowości na konto i no marnują się, leżą odłogiem. No. Dobra, nie dał mi pierwszych liter, mamy 6 chwil. Ja mówię, że tych pieniędzy mamy dużo do rozdania, to zróbmy z tego 6 tysięcy złotych. Jest to bardzo trudna zagadka, rzeczywiście trudna. Proszę Państwa, te 6 tysięcy złotych proponuję, naprawdę. Myślę, że tutaj spokojnie to zostanie zaakceptowane też przez nasze szefostwo. To jest naprawdę trudna zagadka. Pieniądze mamy dzisiaj i jutro, żeby trafiły do Państwa, także... No zobaczymy, co będzie dalej, jakie zagadki jeszcze uda nam się dzisiaj zagrać, ale mam nadzieję, że może takie większe pieniądze rzeczywiście kogoś zmobilizują, kto może do tej pory nie spojrzał na tę zagadkę. Może ktoś to rozwiąże, zadzwoni i wszystko się dobrze za chwileczkę skończy. Następne zagadki już będą z obrazkami. Już nie będę Państwa dzisiaj dręczyć uzupełnianiem literek, układaniem literek, wyrazy. Dajmy już spokój może tym literką, naprawdę coś w tym jest, że chyba rzeczywiście nie bardzo chce nam się, nie wiem, czytać, pisać może, no, może po prostu się odzwyczajamy coraz bardziej od tego procesu, coraz częściej są obrazki, filmy, coraz rzadziej trzeba umieć czytać, tym bardziej czytać na podstawie kilku liter, to już w ogóle. Dobrze, no ale proszę Państwa, no powtarzam, to, co macie do rozszyfrowania, to jest przysłowie. Czyli jeśli ktoś będzie sprytny i dobrze pokombinuje, to może na podstawie dwóch czy trzech mozolnie wyszukanych w komputerku, w głowie wyrazów, przypomni mu się całe przysłowie. Może nie trzeba będzie właśnie
trudem każdego słowa sobie gdzieś tam z głowy wydobywać na podstawie tych niewielu danych, może to po prostu się skojarzy. Nie wiem, może ktoś dzisiaj tego przysłowia używał, może ktoś usłyszał to przysłowie ostatnio, może komuś to pójdzie po prostu szybciej. Wszystko zależy od tego, kto jest przed telewizorem, czy ktoś jest przed telewizorem i czy ktoś chciałby spróbować wygrać 6000 zł, co mam nadzieję, że znajdzie się chętny. Bo ja bardzo chętnie Państwu bym te pieniądze przekazała, także zapraszam. Zapraszam, proszę, przede wszystkim proszę spróbować. Proszę Państwa, trwa takie odliczanie do zakończenia zagadki. Jeśli w ciągu tych 4 chwil nie usłyszę od Was odpowiedzi, my ją wyświetlimy. Ale to oznacza, że szansa na te 6 tysięcy przepadnie. Także jeśli chcesz spróbować, nie czekaj do zera. Najlepiej teraz weź telefon i dzwoń do nas. Trzeba spróbować. Trzeba spróbować. Jest szansa na naprawdę duże pieniądze. Jest jeszcze chwilka czasu, choć niedużo. Telefon pod ręką pewnie masz, czy komórkowy, czy stacjonarny. To jest kwestia tylko wykręcenia numeru telefonu, być może raz, być może dwa, nie wiem. Trzeba trafić na otwartą linię na pewno, także warto spróbować. Dobra, dyktuję numer. Może to komuś przyspieszy tam działanie. Telefon w dłoń i proszę bardzo, spróbujmy, dobra? Tu mogła być dłoń, były oni w tym ostatnim, ale za krótki wyraz, bo to łyni, dłoń, ale nie. Dobra, dyktuję numer, Wożek, nie będę się musiała już z tym sama zmagać. Ktoś mi powie po prostu, jakie chodzi przysłowie. Uwaga, 704-304-304. Zapraszam serdecznie. Kto dał radę, proszę Państwa? To jest bardzo trudne, zgadza się. Dlatego też jest szansa na duże pieniądze. Pytanie tylko, czy ktoś dał radę, bo 3 chwile nam zostały naprawdę. Jeśli jest ktoś przed telewizorem, kto zna odpowiedź, to szkoda czasu. Nie marnujmy czasu, bo z tym czasem, który nam dzisiaj jeszcze został, możemy dużo zrobić. Jeszcze dużo tych nagród może do Państwa powędrować. Im szybciej skończymy tę zagadkę, tym więcej. Dwie chwile. O Jezu, powolutku, chwilka. Wyszliście Państwo znowu w tę brzydką pogodę, naprawdę. Nie, bo może powód, że do tej pory nie słyszę odpowiedzi, jest taki, że po prostu jest za mało ludzi przed telewizorem. Nie trafiłam na kogoś, kto wystarczająco mocno chciałby wygrać te pieniądze. Dzisiaj mieliśmy już takie przysłowie na początku programu, dla chcącego nic trudnego. Naprawdę nikt nie chce? Jeszcze jest moment, ostatnia chwila, to znaczy, że jeszcze czekamy, bo już tam w reżyserce jest harmider, że wyświetlajmy już, to naprawdę rzeczywiście może jest za trudne, wyświetlajmy odpowiedź i przejdźmy do tych zagadek ze zdjęciami, może rzeczywiście trzeba było je grać od początku, ale z drugiej strony dwa przysłowia nam pani ułożyły, podały odpowiedź, pani pan chyba, tak? Nie, dwie panie. No ale to były innego rodzaju zagadki. To były zagadki, w których były wszystkie litery i tylko trzeba je było uporządkować.
Czekamy jeszcze. Nie, 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 spokojnie, Marcinku, nie, nie wyświetlaj mi tutaj jeszcze odpowiedzi, na pewno nie. Natomiast im dłużej na to patrzę, tym bardziej mi bierze przerażenie, naprawdę. Na jakiej podstawie ktoś się ma domyślić, o jaki wyraz chodzi? Naprawdę, ja jestem pełna podziwu dla tych osób, którym udaje się na podstawie tych paru liter coś wywnioskować, bo proszę Państwa, no... Nie wiem, choćby ten czwarty wyraz, naprawdę też. 4-5 liter, wiemy tylko, że ostatnia to D. Ten wyraz, taki długi, 2-4-6-8 liter. Tylko tyle wiemy. To mi się kojarzy ze słowem dom. To chyba troszkę za krótkie słowo. I... Nie wiem, wydaje mi się, że to jest za mało liter, że za trudna jest ta zagadka, ale dla odmiany w tej chwili, skoro mamy te 6 tysięcy... Poczekaj, ja widzę, że jest zero, To, nie... to jest jeszcze element odliczania, nie wyświetlamy jeszcze, czekamy. Czasem ludzie na to zero czekają, żeby wykręcić nasz numer telefonu. Dajmy szansę. Podyktuję może. Dla komórek, dla telefonów stacjonarnych. Każdy, kto wie, kto zna, kto rozszyfrował to przysłowie, proszę Państwa, warto spróbować, bo no, w grę wchodzi wygrana w wysokości 6 tysięcy złotych, a naprawdę nigdy nie wiesz, co tam dla Ciebie na dany dzień jest pisane. Także w tej chwili jeszcze każdy z Państwa może te pieniądze wygrać, jeśli się postara. A ponoć dla chcącego nic trudnego, więc spróbujmy. Kto dał radę? Kto wie, o jakie chodzi przysłowie? Czy chociaż jedna osoba wie? Żeby podać odpowiedź, musisz trafić do studia. Żeby trafić do studia, musisz wykręcić mój numer telefonu. 704-304-304. Trafić na otwartą linię. Ajajajajaj. Nawet 6 tysięcy złotych. Ostatnia chwila, proszę Państwa, czy ktoś dał radę? Kto dał radę? Dał ktoś radę, czy zmieniamy? Uprzedzam tylko, że takich pieniędzy już pewno raczej dzisiaj nie będzie, także proszę Państwa, czy warto, z mojego punktu widzenia, czy warto czekać, zgłosi się ktoś do tej zagadki, czy pokazywać jak najszybciej rozwiązanie i grać łatwiejsze? Mi wyświetli odpowiedź, to będzie po zawodach, także poczekaj, jeszcze podyktuję numer, dobrze? Żebyśmy mieli taki, wiesz, spokój sumienia, że no nie dało się to, co zrobisz, wyżej nie podskoczysz. Także dyktuję ten numer, dobrze? Jedna osoba wystarczy, jedna dobra, bystra osoba i wszystko się może dobrze skończyć. Trzysta cztery.
Nie zmieniaj jeszcze. Zostaw, jeszcze nie wyświetlaj tej odpowiedzi. O Jezu, szkoda mi tych pieniędzy, no co mam ci powiedzieć? No jak mam teraz wyświetlić? A, chodziło o takie przysłowie, wyświetlamy teraz zdjęcia z łatwą różnicą za 50 zł. No jak mam ci, Marcinku, powiedzieć, że mi żal tych pieniędzy? Żal mi, bo cały czas liczę na to, że w ostatniej chwili, że nawet w tym momencie, że ktoś po prostu tu wpadnie do studia. Ale nie pomagasz mi, Marcin, bo po prostu... No powiedz mi, ile ludzi jest przed telewizorem teraz, to są w stanie to rozwiązać? Ile? Też byś tego nie rozwiązał, gdybyś nie znał rozwiązania. Prosiłam cię, daj jakieś pierwsze litery. Na jakiej podstawie tutaj domyślić się, o jakie chodzi wyrazy, a tym bardziej o jakie chodzi przysłowie? Daj mi chociaż jedną pierwszą literę, proszę cię, chociaż w tym drugim wyrazie. Naprawdę tego nie wiadomo. Naprawdę tobie się wydaje, że nie wiem, że jest do zrobienia, bo ty znasz odpowiedź, ale postaw się, wiesz, po naszej stronie, że patrzysz na to i widzisz e, h, l, n, d, o, m, ł, n. Nie zmieniaj jeszcze, proszę cię. Dajmy jakąś ostatnią deskę ratunku, dajmy jakąś podpowiedź, tym bardziej, że nie sądzę, żebyśmy już tak trudne zagadki dzisiaj zagrali, pewno już nie będzie takich dużych pieniędzy. I kiedy ja te pieniądze wydam? Ja mam jeszcze tyle kasy w sejfie. Właśnie przez to, że takie trudne zagadki dajecie, no panowie. Uwaga, proszę państwa, coś tam się dzieje, uwaga. Oho, proszę państwa, uwaga, uwaga, taka szybciutka dogrywka, dwie minutki dosłownie. Dostaliśmy jedną pierwszą literkę. To dla tych, którzy bardzo by chcieli zagrać o 6 000 zł, a do tej pory no, nie znali odpowiedzi. Nie wiem, czy to coś pomoże, ale a nuż, to te dwie minutki jeszcze wiele mogą zmienić. Proszę spróbować, proszę teraz spróbować. Zobaczcie państwo, w tym raz, dwa, trzy, cztery, w piątym wyrazie, w tym najdłuższym wyrazie dostaliśmy to Z na początku. Z na początku. Może tego wyrazu ci brakowało, może inne, jakiś jeden, drugi skojarzyłeś wcześniej, a brakowało ci jeszcze jednego, żeby po prostu się skojarzyło wszystko, żeby tam kliknęło i zapaliła się żaróweczka i nagle wiem, przecież to jest takie i takie przysłowie. Ja zawsze mówię, że może komuś coś dzwoniło do tej pory, a nie było wiadomo, w którym kościele. No to teraz może coś właśnie będzie wiadomo. W każdym razie jeszcze ciągle jest do wygrania nawet 6 000 zł i mamy minutę, zanim się wydarzy coś złego i on mi wyświetli rozwiązanie i zabierze zagadkę, zabierze pieniądze. Będą nerwy, bo te pieniądze powinny powędrować do was. Pojawiła się litera. Jest ktoś, kto może wyszedł na chwilę, wrócił, włączył telewizor znowu. Pojawiła się jedna pierwsza litera. No, ja wiem, państwo pewno to samo, co ja sobie myślicie. No wielka mi łaska, jedną pierwszą literę. No ale może, może. Ja nie mówię, że wielu osobom to pomoże, ale jeśli pomoże chociaż jednej, to i tak będzie dobrze, bo może ta jedna osoba złapie za chwilę telefon, wykręci mój numer, a może finalnie wygra całe 6 000 zł, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Mam nadzieję, że tak. Proszę państwa, no skoro te pieniądze się już pojawiły na tym naszym liczniku nagrodowym, niech ktoś spróbuje o nie zagrać. No daj Bóg, niech ktoś je wygra po prostu. 4, 3, 2, 1. Uwaga. Uwaga, czas się skończył, czas tej dogrywki się skończył. Czy komuś pomogła ta jedna pierwsza literka? Wiem, że to niedużo, ale może. Bo czekaj, ja podyktuję numer jeszcze, dobrze? Czyli jeśli komuś udało się domyślić, o jakie chodzi przysłowie, proszę wziąć telefon, albo komórkowy, albo stacjonarny, to już wszystko jedno, wykręcić razem ze mną numer, dobrze? Bo teraz powinnam usłyszeć odpowiedź. 704-304-304. Proszę bardzo. Rzutem na taśmę, proszę państwa, kończmy, bo naprawdę czas nas goni. Jeszcze chwila, zdążymy, Marcinku, zdążymy z tymi obrazkami. Z obrazkami pójdzie szybciej, zobaczysz, poczekaj.
Co to za przysłowie? Kto wie? Kto wie, proszę Państwa, pierwszą literkę dorzuciliśmy w tym najdłuższym wyrazie. Czy komuś to pomogło coś skojarzyć? Czy komuś to może jakoś rozjaśniło sprawę? Ja wiem, że to nic, że to kropla w morzu potrzeb tej zagadce, ale jeśli jednej osobie pomogło, to już będzie dobrze. Proszę cię, daj mi jeszcze moment, Marcinku. Naprawdę, daj mi jeszcze moment. Ja naprawdę wierzę w to, że komuś się udało. Nie wiem, dwie panie dzisiaj no, z taką pewnością odpowiadały na te poprzednie zagadki z przysłowiami. W każdej chwili może włączyć telewizor, ktoś to spojrzy na to i... Oho, wiem. I weźmie telefon i wygra 6 tysięcy, a nie 50 zł. Rozumiesz? Mi chodzi tylko o pieniądze, naprawdę. O to, żeby to nie było właśnie 50 zł, żeby to była szansa na te duże pieniądze. Ja wiem, że zawsze, no wiem, że przeginam, ale proszę cię, nie rób mi tego. To są ostatnie programy w listopadzie. Ostatnia szansa dla mnie, żeby te duże pieniądze wydać. 3 chwile chociaż, proszę cię. Ja policzę. 3? Ty będziesz liczył? No dobrze, już wiesz, że ja będę to przeciągać. Na wykręcenie numeru. To już naprawdę nie ma sensu zaczynać teraz rozwiązywać tej zagadki. To jest na wykręcenie numeru. Jeśli ktoś zna odpowiedź. Ja widzę, Marcinku, ja wszystko widzę, ale spokojnie, uda się. Zobaczysz, ktoś się zmobilizuje. Proszę Państwa, było dzisiaj już takie przysłowie na początku, dla chcącego nic trudnego. O, masz, zgubiłam te pytania. No dobra, no nic, mam nadzieję, że to dobry znak. Gdzie mój telefon? Właśnie przy trudnych zagadkach mało ludzi zna rozwiązanie, tym mniej ludzi wykręca mój numer telefonu. To czasem jest tak, że po prostu nie od razu ktoś wpada na tę otwartą linię, że warto spróbować nawet drugi czy nawet trzeci raz. Przy takich pieniądzach warto spróbować. Właśnie trochę więcej cierpliwości, bo łatwa zagadka, dużo ludzi dzwoni, od razu ktoś trafia z tego tłumu na otwartą linię. Przy tych trudniejszych no właśnie czasem czekam i... A może ktoś tam jest, bo to może nie to, że nikt nie próbuje, tylko może po prostu ktoś nie trafił jeszcze do studia. Proszę jeszcze raz spróbować. Kto zna to przysłowie? Kto je rozszyfrował? Kto na podstawie tych marnych paru liter domyślił się, o co chodzi? Ja widzę to zero, Marcinku, widzę, ale jeszcze chwilka. Proszę Państwa. Na to zero. Kogo usłyszę? Jedna osoba jest mi potrzebna. 704, 304, 304. Uwaga, 6 tysięcy złotych. Cisza, cisza. Czekamy, czekamy. Zobaczysz, ktoś tu trafi. Ktoś to rozwiązał. Ale to nie mówiłyśmy, że to już. No co, powiedzieliśmy, że nie mamy czasu, ale nie powiedziałeś, że to jest koniec programu. No trudno, dobrze, to o tyle niedobrze, że nie zagramy już żadnej innej zagadki, ale z drugiej strony może o tyle dobrze, że ktoś zagrał 6 tysięcy złotych. Czasem ta informacja, że to jest koniec programu, mobilizuje kogoś, kto do tej pory siedział
pił sobie kawkę, a znam odpowiedź, ale co będę dzwonił? Co będę dzwonił? O Jezu, 6000 zł możesz wygrać. Naprawdę może się komuś udać. Proszę Państwa, jeśli nikt nie spróbuje, to na pewno przepadnie. Jeśli spróbujecie, mam nadzieję, że komuś się uda. Ale trzeba spróbować, naprawdę, no nic nie dzieje się samo, naprawdę nic nie dzieje się samo. Nie spadają nikomu pieniądze z nieba, no naprawdę, nie wiem, może ktoś odziedziczył, ale wciąż. Dobrze, zanim znikniemy z anteny, proszę Państwa, bo zaraz będą nas po prostu ściągać z anteny. Nie mamy więcej czasu po prostu. Zanim ściągną nas z anteny, znajdę jedną, drugą osobę, która zna to przysłowie, wie o co chodzi. A chce ktoś z Państwa spróbować wygrać te pieniądze? Zapraszam do studia. Naprawdę, ktoś tu musi teraz trafić. Albo przez komórkę, albo przez telefon stacjonarny. Trzeba po prostu próbować. 704 304 304. Aha, dla kogo te fanfary? To musi się wydarzyć teraz. Kończymy program, proszę Państwa. Tu już nie ma od tego odwołania. Za chwilę po prostu będziemy musieli pokazać rozwiązanie i nawet nikt nie spróbuje tych pieniędzy wygrać. Naprawdę nikt nie dał rady, czy coś dzisiaj leniwie, nie chce Wam się wstać, wziąć telefonu do ręki. Proszę spróbować. Jest naprawdę dużo pieniędzy. Zagadka jest rzeczywiście trudna, ale jeśli znasz rozwiązanie, to tyle dobrze dla Ciebie, że raczej nie ma konkurencji przy tej zagadce. Ja wiem, Marcinku, już, chwileczkę, dyktuję jeszcze raz numer, dobrze? Bez nerwów. Pokaż, ile mamy czasu, pokaż, ile mamy czasu. Dwie minuty, niecałe. Dobrze, to jest jeszcze czas, że ktoś zdąży. Ktoś, kto zna odpowiedź, jeszcze zdąży wykręcić numer i tu trafić. Także zapraszam szybciutko, masz w ręku telefon albo pod ręką, to dzwonimy. Naprawdę w ciągu 2 minut jeszcze ktoś może te 6000 zł wygrać. Naprawdę, tu jeszcze wszystko się dzisiaj może wydarzyć. Ja od dawna pracuję w tych programach i niejedno widziałam. Naprawdę widziałam, jak w ostatniej chwili nikt nie wie, w ostatniej chwili ktoś nagle wygrywa, nie wiem, 10 tysięcy złotych. Ale spróbował. To trzeba spróbować. Jeśli nie grasz, to nie wygrasz. Stara, dobra zasada. Także spróbuj. Po prostu spróbuj. Zobacz, co tam dla ciebie los szykuje. Minuta. Niewiele czasu na decyzję. Radziłabym się już nie zastanawiać, tylko działać. Do dzieła, proszę Państwa. Akcja, akcja. Minuta. Jezu, musi się udać, ja muszę tu kogoś usłyszeć. Ja nie wierzę, że naprawdę nikt nie dał rady. Nie zmieniliśmy zagadki, nie ma łatwej, jest trudna. Nie ma za dużo liter, ale jedna osoba, no naprawdę. Jedna osoba, no musi się ktoś znaleźć. Proszę próbować, próbować, nie poddawać się za łatwo. Walczyć, trzeba troszkę mocy. Spróbować, pochwal się, bo to naprawdę było trudne. Niełatwo było skojarzyć na podstawie paru literek, kilkuwyrazowe przysłowie. Naprawdę niełatwo. Pół minuty mam na znalezienie zwycięzcy. Czy jest chociaż jedna osoba, która dała radę, proszę Państwa? Jedna osoba mi wystarczy, wszystko będzie dobrze, jeśli chociaż jednej osobie się udało rozwiązać i właśnie dzwoni do mnie, zostało 10 sekund, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, uwaga, 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 kto tu trafia? Kto tu trafia? Kto wykręcił numer? Kto zna rozwiązanie? Wierzę w Państwa. Wierzę, że komuś się udało. Jeszcze chwileczkę. Proszę, spokojnie, dobrze? Spokojnie. Ja wiem, że to są nerwowe sekundy ostatnie, ale jeszcze jest szansa. Jeszcze damy radę, Marcinku. Chwileczkę jeszcze. Zawsze on chce, żeby się na spokojnie skończyło. Nie.
Ostatni raz podyktuję numer, dobrze? Ostatni raz, obiecuję. Proszę ze mną spróbować, proszę Państwa, kto dał radę, bo czekamy z niecierpliwością na zwycięzcę, na telefon. Kto trafi do studia? Dyktuję, uwaga, 704 304 304. Do ostatniej sekundy czekam, nie wyświetlaj. Co z tego, że będziesz miał spokojne zakończenie? Poczekaj, ja chcę mieć szczęśliwe zakończenie. Chcę, żeby ktoś spróbował te pieniądze wygrać. A nuż się komuś uda? A nuż ktoś właśnie wykręcił numer i zaraz trafi na antenę? Poczekaj. No, 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 no. Jeszcze jest szansa, jeszcze jest szansa. Proszę Państwa, teraz jeśli jeszcze ktoś spróbuje, to jeszcze jest szansa. Jeszcze każdy z Was, kto zna rozwiązanie, ma szansę wygrać nawet 6 tysięcy złotych. Ale trzeba spróbować. Bez tego na pewno się nie uda. Czekam. Nie wyświetlaj jeszcze rozwiązania, nie wyświetlaj rozwiązania. Ja muszę się żegnać z Państwem. Jeszcze ktoś może zdążyć, ale to jest naprawdę ostatnia chwila. Jedna osoba jest mi potrzebna. Nie dajmy się zmarnować tym pieniądzom. Proszę Państwa. I trafi ktoś do studia? Proszę Państwa, zna ktoś to przysłowie? Oczywiście, no nie wiem. Jedna osoba jest mi potrzebna, tylko już naprawdę, bo musimy kończyć. Słyszę telefon. Halo, halo. Halo. Dzień dobry. Co pan rozszyfrował? Niech chwal dnia przed zachodem słońca. Chwal dnia przed zachodem słońca. Brawa dla pana. Jest złowieszcze troszeczkę w przysłowie, ale coś w tym jest. Dobrze. 100 zł jest pańskie, a w tej chwili walczymy o resztę. 30 sekund. Czas start. Startujemy z pytaniami. Ile jest w Polsce województw? Jejku, wiedziałem. 16 chyba. Brawo. W którym roku powstał serwis społecznościowy Facebook? Oj. Ma Facebooka, nie wiem, moment. 2001 chyba. Niewielka pomyłka. 2004. 2004. Niewielka pomyłka. Proszę bardzo, już 10 lat. Dziękuję Państwu pięknie. Może jutro się uda. Bardzo bym chciała, bo mam ostatni program w listopadzie. 11.30 czekam na Państwa. Do widzenia.